Krzysiu Jaryczewski, pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, pierwszy tak? Raz. I pierwszy raz oddział zamknięty, no odwiedziliście nas, zdobyliście niezapomniany, no zajebisty koncert. Powiedz jak wam się grało na Tales of Polonia? Super, super publiczność, ekipa sprawna, w ogóle nie ma zarzutów. Trochę pod koniec kwas się zrobił, no bo policja już światła gasiła i... że do 22 za długo, no. Parę minut tylko. Słuchaj, rok 79, tak? Jak sobie dobrze przypominam, oddział zamknięty... 79, Łowicka na Mokotowie w Warszawie, tam powstał oddział zamknięty. Ja to założyłem, ten zespół ze Szlagowskim. Dołączył Wojtek Pogorzelski, później Paweł Mścisławski, który zresztą został w Stanach, jest w Nowym Jorku teraz. To był pierwszy skład, no. I później Jarek z Pawłem przeszli do Lady Punk. Tak, tak, tak. No i właśnie, no wiesz, no tworzycie niesamowitą historię, bo już pokolenia was słuchają. Już wnuki przychodzą. Już wnuki, tak, tak. I wszystkie wasze hity są niezapomniane. Zresztą dzisiaj mieliśmy tego namiastkę, gdzie jeszcze nie zdążyliście zagrać pierwszego kawałka, już wszyscy po pierwszych riffach już... nucili wasze kawałki. No wiesz, no to się... Ja nieraz słyszę gdzieś w radio stare te nagrania swoje, no to jestem zdziwiony, że to tak nowocześnie w sumie brzmi, że to nie słychać, że to lata temu było, nie? Nagrane. No właśnie, nie czujesz się takim dinozaurem, tylko cały czas jesteś tak jakby do wiesz, przodu, to na nowo się odkrywasz? Miałem taką rozmowę dzisiaj z Jankiem Borysewiczem w hotelu. Spotkałem go na śniadanie i pogadaliśmy chwilę i doszliśmy do... On jest troszeczkę parę lat starszy ode mnie, ale doszliśmy do wniosku, że obaj się czujemy tak jakbyśmy mieli po 20 lat i energia nas roznosi. To jest niesamowite, bo wiadomo, ciało się jakoś tam starzeje, natomiast duch pozostaje ten sam, no. Pełen pomysłów, energii i to jest... Ja się czuję jak 20-latek. No. Powiedz mi, stary, skąd się wzięło w ogóle pomysł na oddział zamknięty? Co to jest oddział zamknięty? Wiesz co, to było... Ja wiem, że to był taki... Znaczy, Jarek miał pomysł, żeby nazwać zespół oddział, ale oddział taki zbrojny bardziej. Aha. Mu chodziło w tą stronę. A ponieważ mnie fascynowały zawsze odmienne stany świadomości, na locie nad Kukułczym Gniazdem byłem chyba, nie wiem, ze 20 razy, więc to się przekształciło w oddział zamknięty, szpitalny taki. No i tak zostało. Aha. Powiedz, jakie są plany oddziału zamkniętego na następny rok? Który teraz, co nowego macie w planach, jakie płyty nagrywacie? No czy jesieni w ogóle... kończymy trasę koncertową promującą naszą nową płytę. W przyszłym roku nowy materiał, już wchodzimy do studia, ale też będzie 40-lecie mojej pracy twórczej w przyszłym roku. No właśnie. I będzie parę koncertów. Tak, 40 lat pracy twórczej i pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. To jest coś niewyobrażalnego, bo tutaj wszyscy przyjeżdżają po kilka, już byli kilkanaście razy, a oddział zamknięty pierwszy raz. Powiedz, jak to się mogło zdarzyć? Jakoś wiesz, no nie było okazji, a w oddziale były takie przymiarki, żebyśmy przyjechali, ale z różnych przyczyn paszportu nie dawali wtedy. Później ja byłem już na etapie choroby alkoholowej takiej potężnej, że nie nadawałem się na wyjazdy. Więc to tak przeszło wtedy, no. A później to jest historia, to będzie w książce wszystko, no właśnie, którą napisał... Właśnie, będzie ta książka, właśnie o twojej chorobie. Znaczy to nie ja piszę, Michał Grzesiek. Michał, tak. O oddziale zamkniętym. O oddziale zamkniętym, tak. Powiedz, jak przebiegała w ogóle ta twoja terapia, jak się z tego wyzwoliłeś i tak dalej. Kiedy doszedłeś do wniosku, że ty dalej możesz coś pięknego tworzyć? W ogóle wiesz, trafiłem do ośrodka dla rodziny najpierw. Znaczy leczyłem się dla rodziny. Dlatego, że mnie prosili. Nic z tego nie wyszło, po paru latach trafiłem, bo stanąłem pod ścianą, miałem do wyboru żyć albo umrzeć.
No i trafiłem do środka terapii uzależnień i później już od tamtej pory nie piję, nie biorę narkotyków, leków żadnych. Dopiero po latach od tej terapii zacząłem robić coś z głosem, zacząłem grać znowu i powoli, powoli już na trzeźwo doszedłem do tego punktu, w którym jestem teraz. No właśnie, i wszyscy Cię kochają za to i kochają wszyscy oddział zamknięty i wszyscy się bardzo cieszymy, że oddział zamknięty kochają za różne rzeczy, nie? Za te niefajne też. No tak, ale cieszymy się bardzo, że jesteście, że taka łezka wspomnień. Wiesz, jak mogę komuś dać odrobinę radości, to robię z wielką przyjemnością zawsze. Bo gdzieś się, ja wiem, że u tych starszych to się otwierają wspomnienia i tak dalej. I to są nostalgia jakaś za młodością, za miłością, za czymś tam. Właśnie no. Powiedz mi, jak odebrałeś Polonię tutaj, amerykańską? Czym się różni ona od tej Polonii, od koncertów, które są w Polsce? Czy jakoś to możesz rozróżnić? Wiesz, chyba nie ma większych różnic. No może jest taka, że jak tutaj w ogóle wszedłem do Copernicus Center, tam... Ale miałeś tą taką świadomość, że jednak grasz dla imigrantów, a nie dla Polaków w Polsce, nie? Nie. Te koncerty chociaż sobie w trakcie koncertu parę razy o tym przypominałem, że to jednak jestem w Ameryce i parę rzeczy wyjaśniłem ze sceny, nie? A propos składu, a propos jak to było, bo ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy mogli później nie śledzić losów, no, jak wyjechali. Zadam Ci takie pytanie, nie wiem jak na nie odpowiesz, ale to będzie krótkie, to będzie, wiesz, dobre zmiany. O polityce? Nie wiem, czy o polityce, powiedz, jak podchodzisz zmiana, do zmian. Nie wiem, czy dobra, ale każda zmiana jest wpisana w naturę rzeczy, ponieważ wszystko non-stop się zmienia. Ktoś, kto tego nie rozumie, stoi w miejscu. A nie można stać w miejscu, ponieważ wszystko idzie do przodu. W związku z tym, ten, kto stoi w miejscu, tak naprawdę, w stosunku do całego otoczenia, cofa się. I tak jak się tak nad tym zastanowić, to najbardziej stałą, taką przewidywalną rzeczą jest zmiana właśnie. To jest po prostu natura, no. To jest siła kosmosu, jest ciągła zmiana. A czy dobra, to już zależy od nas. To już zależy od naszych wyborów. Powiedz, jak wiesz, ta nasza muzyka stoi na tle muzyki takiej naprawdę... To znaczy, moje pytanie jest takie, że kiedy wy zaczynaliście oddział zamknięty, Deserter, czasy punk rocka wcześniejsze, jakbyśmy wtedy grali na przykład w Anglii, bylibyśmy bardziej znani na całym świecie, dlatego, bo mieliśmy niesamowity potencjał i czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, że urodziłeś się nie w tym kraju, w którym powinieneś i oddział zamknięty nie znalazł się i wiele, wiesz, i wiele innych tak jak Kult, którego nikt nie zrozumie, ja wiem, no, wiesz, jakie były początki. Wiesz, ja kiedyś nad tym się zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że takie dywagacje są mało konstruktywne, nie? Tak, bo to, no i co z tego, że tak, no. To niczego nie zmienia dzisiaj.